Cześć, witajcie z tej strony Indon, a to jest kolejny odcinek z serii World of Tanks. Dzisiaj zapraszam na bitwy przede wszystkim właśnie tym czołgiem, czyli Shermanem Jumbo. Jest to czołg szóstego tieru, średni, moim zdaniem jeden z lepszych czołgów średnich szóstego tieru. Naprawdę, no, można tym czołgiem dużo zrobić, jeśli tylko się troszkę cierpliwie nim pogra i pozna jego dobre i złe strony. Dobra, no to tyle gadania. Zapraszam na pierwszą bitwę. Tak, jesteśmy na mapie Święta Dolina, 60% szans na zwycięstwo. Tutaj no, mamy lekką przewagę, z tym, że czołgi w miarę równo są rozstawione, czyli tyle samo mniej więcej ciężkich. No, mamy jeden czołg ciężki więcej, ale czołgów najwyższego tieru jest tyle samo. Tak, no, spróbuję może tutaj właśnie w lewo pojechać. Jedzie tu troszkę właśnie też lekkich czołgów i średnich, a nawet widzę tam nasza artyleria jedzie. Wprawdzie to jest V-Way, więc on ma nieduży zasięg, ale za to ma stromy lot pocisku i jest bardzo przez to skuteczną artylerią. Dobra, podlecę tutaj pod górkę właśnie za tym rudym, bo tam, o, już właśnie się pojawił pierwszy też rudzielec, widzę. Tutaj pod górkę podjadę, zobaczymy tam czasem, no czasem warto, bo można tam coś nieźle ustrzelić. Ten rudy też tu jedzie, tam, o, jest tam HT, szósty tier ciężar. Tego akurat nie widać, o, jedzie ładnie, tilda, pięknie, dobra. To mi się podoba. Właśnie to jest to, bo jest to... O! Szybko strzelne działo. Fajnie, tu już niestety nie. O, dobra, nawet... OI Experimental dostał. Dobrze. O! Ten HT mnie tam chciał. Dobrze. Pięknie. Dobrze idzie, dobrze idzie. Haha, dobra. Jest na gąsce. Ładnie. No, udało się. Trzeci załatwiony. O, tam pokaż się. Rudy? Nie. Tutaj też nie. Tak jak mówię, fajna pozycja. Z tym, że... No. Jeżeli z przeciwnej strony dobrze gracze, no to też tutaj się raczej nie... Nie ma co zasadzać, bo... O, właśnie, tak, tutaj do mnie strzelał. Ach. O! Eksperymental mnie objechał tu, ładnie. Ale poczekaj, no. Kolego, spróbujemy cię tutaj objechać. Dobra, jest tylko ten eksperymental. Dobra, on się tu zajmie z przodu, ja go tutaj... Patrzę. No. Aaaa, wspaniale. Patrzcie, 3300 już jest w WN8. 12,5, no, czysta sprawa. Polecimy do przodu. Dostał OI, artyleria i T20. Dobrze. T20 właśnie się tam pojawił. Już nie ma. Nie jest źle, nawet jak na tym zakończył tą bitwę, to jest dobrze.
i 28, przepraszam, tam 28. Wyjedzie mi tu. A niestety nie udało się. Tego o i pewnie już też nie zdążę, on już na okłapach, ale właśnie ale. No. No nie, no już tutaj raczej nie, nie ma szans. Teraz dostanie od KW albo da T8. Po gościu będzie. Sprawa załatwiona. Tak, 29 316 kredytów, 2392 doświadczenia. Widzicie 3 fragi. Tak jak mówiłem, 1422 damage'a zadane. Cóż, no bitwa bardzo dobra moim zdaniem. Tak jak mówiłem, zachwalałem ten czołg, ale warto nim grać, bo no sama przyjemność, naprawdę przyjemność. Wiadomo, nie na pierwszą linię, ale zapraszam. Mapa Cichy Brzeg, 62% na zwycięstwo. Tak. Jedziemy. Coś mi tutaj skakała grafika. FPS-y mi siadły, ale myślę, że to po prostu od mojego programu do nagrywania czasem tak mi się dzieje. Dobra, podjedźmy sobie. Tym razem z Kodą jadę, no widzicie. Mi się coś pokazuje. Ja tu spróbuję do przodu podjechać. Mam wprawdzie lornetkę, ale tym jak wiadomo muszę stanąć i poczekać. A to raczej szybki czołg, więc... No. Ukryjemy się w krzaczkach, zobaczymy. Widać. Jest, psu. Mogę wyjechać, bo on stoi boczkiem. Gdyby mnie zdjął na pewno, bo... Dostali to. Nie po nich. Moje. No Skoda to też, ten T25 to też mój jeden z ulubionych czołgów. Mobilny, szybkostrzelny, no naprawdę też lubię nim grać. 4-2 dla nas. Zobaczmy co to jest tutaj, T4. 8-5 to jest dość poważny przeciwnik. T25, tego powinienem tutaj dziabnąć, akurat pode mnie jedzie. Dobra, wyjedź. Nie wyjedzie. Mamy je. Pięknie. Haha! Super. Tylko żeby teraz artyleria na mnie nie. Aj. Ten T już padł. Dobra, jedźmy do góry. 6-2. Nie jest źle. Co my tu mamy? A, Skorpion już poszedł. Artyleria na pewno jest do wzięcia, a komet. No, na kometa trzeba uważać. Jeszcze dobry gracz. Dale, proszę, psi Moskers.
GW Panthera. Straciliśmy cel. Ajaj, szkoda, komet. 37 tu. Dobra, jedziemy. Mamy je. Raz. Jeden z naszych baz ujęty przodem. Odrazyła se. Muszę się przeładować. Ajajaj. Aj. Zasahli nam ale motor, będę... nie musimy dal. Dobra, raz. Dwa. Uj, udało się. Wprawdzie silnik padł. Czekamy. Motor zatím jede, ale nesmíme ho přetěžovat. Můžeme pokračovat. Kurczę, wolno. Koniec mnie. Dobra. No, bardzo fajna bitwa, szybka, składna, też nieźle poszło. W porównaniu do Shermana, no wiadomo, troszkę lżejszy ta Skoda jest, ale też skuteczna. Dobra, zapraszam na kolejną bitwę. Tak, Sherman Jumbo. Let's get this show on the road. Pojedziemy tutaj na górki po prawej stronie. No, większość tutaj właśnie mobilnych czołgów jedzie. No, nie tylko, bo widzę, że ciężki też tutaj zasuwa. Ale dobrze. Postaram się tam podjechać właśnie, gdzie ten nasz średniak podjechał. Cromwell B. Jeżeli się uda właśnie tam z okolicy AB8 ktoś wyjedzie, to będę miał fajne pole ostrzału. Piękny ten czołg jest, naprawdę. Schowamy się, bo artyleria może przygrzać. Widać tam coś. Oj, jest skoda. Jedzie może. A, niestety pojechał na dół. Jedzie. Ładnie. Skoda, że uciekł. Jest coś następnego. Strzelał do mnie. Teraz to już muszę się schować, bo... No, patrzcie się. No tu mamy jeszcze jeden średni, ale pojadę tu w lewo. M4 tam został. Skoda jedzie na nasz kap, w stronę naszego kapa. Trzeba tutaj przeciwdziałać. O, akurat P3485. Udało się, a może teraz. Dobrze. Okej. M4. Oj, tam po lewej stronie nas już pobili. Jest tam wprawdzie jadąc, tam Hellcat jedzie. Nie, trzeba się wrócić. Trzeba się wrócić, bo tam zaraz będzie gorąco. I jeszcze nas skapują. To trzeba obronić też. No nie tylko mamy atakować, ale bronić się też trzeba. To też jest sposób na zwycięstwo. Jest dobrze, 8-7 dla nas.
20. 20 jest niegroźny. Coś tam właśnie widać. Zobaczymy. Nie pojadę, a... Nasi tam już do kapa dojeżdżają. Dobrze. Podjadę tam bliżej. Nie widać nikogo, także... A, chcę, żebym się wycofał. To widział kogoś? Nie było nic widać tutaj. Dobra, schowamy się na chwilę. Tak będę stał tutaj, no. Chwilę jeszcze mogę poczekać, nie? Nic się tam nie pokazuje, tu mam fajną osłonę, bo... Jest... No. Nic się nie pokazuje. Dobra, jedziemy do przodu. Wygląda na to, że tam ci się chyba cofnęli w kierunku kapa. Ale... Nie widać nic. Zobaczymy tak delikatnie. Się tu wysunę może. Nic nie ma. No. Tak. Pojechali na kapa swojego bronić. Tylko tamte nasze średnie w opałach. Dobra, jedziemy do ataku. Co my tu mamy? Vicker Max. Jest tam na górce, przy bazie. To 67, tak. Skoda, T40. Dobra, i te dwa ciężkie tam na bazie. Dobra, jest. Jakby ten T34, 85 tam wytrzymał, to... Ja tutaj go wspomogę, ale jeszcze chwilę mi zejdzie. Niepotrzebnie tam długo, tyle czasu spędziłem przy naszym kapie, no. Jest na łapach, także może się uda go zdjąć za pierwszym razem. Nie mam żarówki, nie wiem czy mnie widzi. Nie, a tak, widzi mnie. Oj, artyleria. No, gdzieś tam będzie na nabrzeżu. Dobra. Ma za swoje. Wprawdzie się odbił ode mnie, ale... Dobry gracz był. Gdzie ta artyleria? Jeszcze tu był T67. O jest. A Vicker! Ajajaj. Och, udało się. Kurczę, mam zniszczoną magazyn amunicyjny. Co tu jest? Artyleria. Dobra, jedziemy. Koleś na ciebie. Aha, nie trafił. Dobra. A, utopić się jedzie. Cwaniak. A, za swoje. Nie no, każdy gra wiadomo, żeby wygrać, nie? Dobra, może się jeszcze tego OI uda skrobnąć. 2625, pięknie. WN8 oczywiście. 1204 mam. A, już się nie da. Ale jest nieźle. Nieźle. Tak, widzicie, no... O, specjalista nawet wpadł. Proszę, 6 fragów. Medal Kaja drugiej klasy, proszę bardzo. Tak jak mówiłem, specjalista, no... 24700 kredytów. Proszę, jestem pierwszy, jeśli chodzi o doświadczenie. No, bitwa wspaniała. Zresztą te bitwy Shermanem dzisiaj dobrze mi poszły, nie tylko, bo Skoda też. Polecam ten czołg jeszcze raz.
I cóż, no to tyle by było na dzisiaj. Film przygotował dla Was Indon. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z tej serii oraz innych filmów z mojego kanału. Pozdrawiam wszystkich czołgistów. Trzymajcie się. Cześć.